Bardzo częstym problemem dotyczącym stawu kolanowego jest ból w okolicy przedniego przedziału kolana, czyli tuż pod rzepką. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest nadmierne napięcie mięśni z przodu, czyli mięśni odpowiedzialnych za zginanie biodra oraz prostowanie kolana. Ćwiczenie, które dziś proponujemy, ma za zadanie rozciągnąć mięsień czworogłowy oraz zginacze stawu biodrowego. Do ćwiczenia użyj drabinki, ewentualnie jakiegoś podwyższenia, np. pufy bądź krzesła. W pozycji początkowej nie zapominaj o tyłopochyleniu miednicy oraz napięciu pośladków. Jeśli masz problem z zakresem ruchomości, ruch wykonaj w kierunku do przodu. Ból w okolicy stawu rzepkowo-udowego jest często powikłaniem po operacji na stawie kolanowym. Oprócz nadmiernie napiętych mięśni z przodu uda, przyczyną dolegliwości bólowych stawu rzepkowo-udowego mogą być wzrosty łącznotkankowe w okolicy więzadła rzepki, ciałka tłuszczowego Hoffa i wszystkich struktur biegnących bezpośrednio pod rzepką. Aby skutecznie rozwiązać ten problem, polecamy terapię manualną z fizjoterapeutą, który zaleci ewentualne dodatkowe zabiegi mające na celu zerwanie wzrostów, mających na celu poprawę przekrwienia w tym rejonie i przywrócenia swobodnej pracy stawu rzepkowo-udowego. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni pod numerem telefonu, który świeci się obok, oraz na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała.